to bardzo serdecznie z tej strony konty z rana, więc mogę trochę być przytłumiony, więc sorry za wygląd i, i gadanie szybkie info się pojawiło wczoraj dotyczące Last Epoka Last jeżeli chodzi o patch 1.2, czy też nowe cykly no, taka informacja dla mnie powiem szczerze dziwna trochę dla niektórych będzie fajna, dla innych mniej fajna chodzi o patcha 1.2 który miał się pojawić no, teoretycznie niedługo nie mieliśmy oczywiście konkretnej daty. No, teraz nadal nie mamy konkretnej daty, ale mamy na pewno informację, że pierwszy znacznie pierwszy następny cykl będzie dopiero w pierwszym kwartale 25 roku, czyli najwcześniej w styczniu, czyli za około 4 miesiące, 4-5, bo to może być tak naprawdę nawet i połowa marca. Bo wiadomo, pierwszy kwartał kończy się w, z końcem marca, więc no, mamy informację, że ten cykl będzie przeniesiony, między innymi w związku z, że tak to nazwę, kalendarzem ARPG-ów i tego, co się będzie działo, czyli nowe sezony, nowe, tam PoE2, Diablo 4, jakiś dodatek, jakieś tam inne rzeczy, więc na ile to ma też taki... Główny wpływ to nie wiadomo w każdym razie. Chodzi też między innymi o to, że będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o ARPG w tym roku. Eee, I tam coś z Titan Questem Dwójką, też pokazują cały czas informacje. Więc e, duży napływ informacji dotyczący nowości związanego ze sceną właśnie Action RPGów, a and e, Więc decyzja tutaj zapadła, że 1-2 będzie dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Ale e, jest też informacja, która wydaje się dobra z tego względu, że dużo, a przynajmniej. Przynajmniej część informa... rzeczy, część zawartości, która miała być dopiero w 1.3, znajdzie się również w patrzu 1.2, czyli będzie większe opóźnienie z wydaniem tego sezonu, tego cyklu, ale będzie w teorii przynajmniej to, co jest na papierze podane, więcej również nowości, więcej kontentu, więcej zawartości się pojawi w tym cyklu. 1.2 Druga informacja to taka wstępna zawartość tego co będzie w nadchodzącym evencie, który startuje 19, czyli za tydzień w czwartek nowy system zdobywania przychylności. Tutaj community bardzo mocno się domagało, jaki to system to nie wiem, ale jest informacja, że to w związku z, ze społecznością, z ich nie wiem, prośbą, domaganiem się, żeby jakiś taki nowy system był. Bonus do zdobywania reputacji, dodatkowy gold drop, dodatkowo zwiększona szansa na unikaty, dodatkowy spawn nieumarłych przeciwników. To są takie informacje, które już były podane wcześniej, o czym też mówiłem w poprzednim materiale. 20 ponad 20 nowych typów kapliczek. Ciekaw jestem, co oni wymyślą, bo 20 to jest naprawdę sporo. Dodatkowe jakieś Lutlizardy, czyli tak jak wspominałem kiedyś, pewnie odpowiedniki Goblinów Diablo, Dungeon Quality of Life Updates. Ciekawe, co w tych dungeonach ciekawego się pojawi. Starship Priority System też mnie to ciekawi, co to będzie. Usprawnienie wyszukiwarki w kupców. kupców którą zamierzam na tym evencie pograć, bo ostatnio grałem Circle of Fortune. Teraz zobaczymy jak to będzie z Gilią kubców. Mam nadzieję, że nie rozwalą ekonomii w ciągu pierwszych dwóch, trzech dni, jak to było ostatnio. Chociaż nie wiem, czy aż tak szybko, ale mm, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy dokładnie ta ekonomia się rozsypała. And more czyli zobaczymy, co ciekawego będzie. Więcej informacji na temat samego eventu otrzymamy w piątek 13, czyli za dwa dni, tak więc też pewnie coś tu się u mnie na kanale pojawi w związku z tym. I informacja dotycząca takiej krótkiej ankietki, tutaj jest link cycle refresh feedback, ona jest przez 48 godzin dostępna, czyli jeżeli wczoraj wieczorem został wypuszczony update, 12 godzin temu w momencie nagrywania, teraz jest 6 rano. To pewnie będzie jutro do godziny 18 jakoś ta ankietka dostępna. Tam było dosłownie dwa pytania, więc jeżeli macie ochotę, to kliknijcie, wypowiedzcie się. No i oczywiście Jude Cobbler główny twórca Las Ipoka. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za wyrozumiałość i tak dalej. Tak więc tyle ode mnie, takie szybkie info z rana. W przypadku nagrania przynajmniej. No i tyle. Czekamy do piątku na więcej informacji dotyczących Imperial Uprising Eventu. No i dajcie znać, czy będziecie grać oraz kim będziecie grać, bo tak jak wspomniane było, będzie też reset cyklu, czyli idziemy od nowa. Ktoś, kto będzie chciał zagrać w evencie, to tak jakby pół, połowicznie nowy cykl był, po prostu mamy wipe'a i zaczynamy od zera. Także ja będę grał. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hejo!